Urodziłem się tutaj, na Budach, na przedmieściu Warszawy. Wyrosłem w biedzie. Tu znalazłem przyjaciół i pobierałem pierwsze nauki. Dano mi życie nieraz po karku. Bo jeszcze jako młody szczeniak nie umiałem odróżnić wrogów od przyjaciół. Byłem zaufny. Ufałem szybkim nogom i mocnym pięściom. Matka chciała mnie trzymać krótko, pędziła do roboty. Ale brałem to za zwyczajne babskie gderanie i grałem z koleżkami w pikuty. Miałem swój sposób. Szczególnie dobrze rzucałem z czapki. Jednak Kostek był lepszy ode mnie. Ten robił z nożem, co chciał. Nie było to nasze jedyne zajęcie. W 1942 roku szły torami bogate transporty dla armii niemieckiej na wschód. Zwalałem węgiel i czułem się złodziejem patriotą. Kostek. Czego? Kurskę pewno chciałeś zwędzić. Która godzina? Nie masz zegaru. Wydaje mi się, że tu was trzech kręciło się koło cegielni. Czekaj, no czekaj. No co? Na wagony skaczesz? Masz.
ojcze. Sam za młodu bywałem złodziejem. Ja też. W 39. pod Modlinem obcierkę dostałem. Blizna została. Panie Grzesiu, a chcesz mnie znowuż jakieś świństwo zrobić? Co ty? Kąpać się będziesz. Piwo. Uważaj, nie gnieć chłopaka. Ranny jest. Do czego go wódką poisz? Dyczka łódkarza, co? Kolega Sekuła. Przy sobocie na Małe Jasne wstąpił. A? Co to za chłopiec, Grzesiu? Trzeba go opatrzyć przed wychodzącą ideą. Kończcie. Godzina policyjna. Zamykam. Zabierzcie go. Jeszcze będą kłopoty. Jak się nazywasz? Stachu. Stanisław Mazur. Kto cię tak urządził? Czarni. Oj, doigrasz się, chłopie. Połknie kulę nie wiadomo za co. Majster przebąkiwał, że potrzebni są praktykanci. Może wy tak. Mamo. Mamo. No! Jezus. Zyzie od kościelniaku wrócił? A Kostek był? Nawet się pytać nie przyszedł? Czego płakać? Żyje. Ręka wydobrzeje, pójdę do roboty. Mamo, tak Boga kocham, wszystko się ułoży, zobaczysz. Całe życie tak się układa. Ułoży się. Ułoży. W grobie. Praktykant? Tak. No to idź. Dzień dobry. Dzień dobry. Terminator? Nie kiwaj globusem, tylko odpowiadaj, jak ci się pytają. Tak. A? To dobrze ci tak. Siadaj tam i czekaj na majstra.
niewyspany. Cześć, na szmuglu byłem. No i? Tytonik woziłem pod strachem Boga. Odpaliłbyś pan z 10 deka. I tam. Ja hurtowo. Na warsztacie nie sadza się tyłka. Nie ma zwyczaju. Nie wychodek. Szep się pan tramwaju. Dzień dobry, Sakuła. Cześć. No, Jasiu, nowy Terminator przyszedł na twoje miejsce. Najwyższy czas. Prawie miesiąc, jak się wyzwoliłem. Stasio, na warsztacie się nie siedzi. To nie miejsce do siedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pójdziemy. Do mnie? To jest ten chłopiec, panie mistrzu. Nada się. O, ja wiem. Chodź no. Za bystry w oczach. A nie lubisz ty czasami tak na lewo? Ja? A co niby ja? Ty nie chorujesz? A papiery masz? Ma. Ręce mi będziesz całował. Tylko się staraj. Staraj się. Dzień dobry, Rysio. Dzień dobry, Waldziu. Panie Cykula. Proszę mi przysłać pana ziarno. Jacek! Weźmiesz chłopca do noszy. Staraj się, staraj. Jest pokwitowanie. Podpisano pseudonimy. Jaką ja mam gwarancję, że te pieniądze idą we właściwe ręce? Pan szef przy okazji spyta pana majora. No a co będzie z tym całym arsenałem, który założyliście u mnie w warsztacie? Zabierzcie raz u diabla te wszystkie swoje grafy. Już przekazałem dowództwu żądanie pana szefa. Ja chcę mieć święty spokój. Gotówka na cele organizacyjne, bardzo proszę. Ale zabierzcie tę broń. Ja nie chcę przez was wisieć. Majdziu, lejtnant Hirschfeld przyszedł. Da sind gar nicht schlecht aus. Wie meinen Sie, Herr Leutnant? Ja, aber bequem, da scheint es zu sein. Aber feierlich! Das ist aus dem besten Material. Oh. Bitte sehr. Prima, prima. Ja, prima. Nein. Prima. Na. Oh! Cuidado! Do roboty! Hej, do jasnej chmury! Hej, ty, chłopak! Kleju!
tatka! Klej do cholery! Jaki klej? Zaraz fajna. Czego ty chłopakowi nie dasz odetchnąć, co? No ma! Pracuj, cholera! Wolnego, panowie, wolnego! To nie tramwaj! Ale by się człowiekowi ręce oplukać, smoluchy. Staraj się, chłopcze! Staraj się! Módl się i pracuj, a gark ci już sam wyrośnie. Ojcze, daj mu spokój! Ech, dostałeś dzisiaj za swoje, co? No, ja tak dostawałem przez 4 lata. I nikt mi ręki nie podał. Ty nie patrz na mnie tak żałośnie. Ja ci nie pomogę. Męcz się sam. Tylko pamiętaj, nikomu nie ufaj. Nie mieszaj się do niczego. Licz na samego siebie. Ja tak zawsze robiłem i patrz. Jestem jednak czeladnikiem. Ja byłem taki sam smoluch jak ty. No zasuwaj, zasuwaj. Początek to ujdzie. A, donem przyciąłeś za krótko, Stasiu. Trzeba robić solidnie, bo to dla nas zostanie, dla ciebie, dla mnie. No trudno. Na dwie listwy. Tak. A, przyjdzie kit, będzie git. Zapalimy? No, no. Buduje nowy warsztat. Maszyny kupuje, ruch w interesie. Ciężkie pieniądze na to idą. Co pani Sekuła? No, ciężkie. Skąd ta forsa? Niemcy dają, czy ja? Pani Sekuła, Niemcy dają? Już jak oni dadzą, to ci się ręka ugnie. My dajemy. My? Panie Sekuła, z czego? Od wieków dajemy, Stasiu. Ale już niedługo tak będzie. Rachunek jest prosty. Ile czasu straciłeś na spasowanie tych drzwi? 2 godziny. A ile zarabiasz tygodniowo? 36 zł. Czyli, że dniówka twoja wynosi 6 zł. Tak. A Berg wstawia do kosztorysu sumę złotych 12 za wpasowanie takich drzwi. Ponieważ ty tę pracę wykonujesz w 2 godziny, więc w ciągu 1 godziny zarabiasz na całą swoją dniówkę. To on za wpasowanie drzwi bierze 12? A przez 2 to 6. A 6 zł to moja dniówka. No, czyli faktycznie on ci płaci za 1 godzinę pracy wtedy, kiedy ty pracujesz 8 godzin. Aha. No. No idźmy dalej. Przypuśćmy, że ty pasujesz te drzwi stale. W ciągu dnia wpasowałeś 4 sztuki. Berg za to wziął 48 zł, a tobie zapłacił 6. 42 zł dzień w dzień zarabia na tobie Berg. Na tobie, na mnie, na nas wszystkich. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Był taki jeden mądry, brodaty człowiek,
nazywał się Karol Marx. On kiedyś napisał, że robotnikowi płaci się tylko tyle, aby mógł odnowić swoje siły do pracy. Teraz nawet i tego nam nie płacą. Musimy robić małe fuszerki, żeby ratować się jakoś. A my, robotnicy, nic? Żebyś ty, chłopie, wiedział, ile ludzkiej krwi popłynęło, między innymi przez ten prosty rachunek. Robotnicy walczą o swoje. Zawsze walczyli. A teraz? Teraz także. Pani Sekuła, pan powiedział, że robotnicy walczą. A pan? Co ja? No, czy pan znaczy się walczy? Wiesz co? Skorośmy ustalili, że obaj jesteśmy robotnikami, mów do mnie wy, nie mów do mnie pan. Panowie uciekli za Leszczycką szosą. Ojej, muszę już iść. Dokąd? Do szkoły. Berg każe chodzić, powiada, przymus taki. No. Chodzę, ale nie za bardzo. Zagarujesz? No. Nie rób tego, Stasiu. Ucz się. A co to za szkoła, jak na nią zezwolili Niemcy? Jaka jest, taka jest, a ty jej nie lekceważ. No, 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 nie bądź taki przemądrzały. Ucz się, gdzie się da. W tych smutnych czasach ucieczka i ostoja nasza, religia katolicka powinna ze szczególną siłą opromieniać nasze dusze. Bo nie wiadomo dnia ani godziny, kiedy jedynie ona, wiara, pozostanie nam ze wszystkiego, co jest nasze. Chciałbym was poznać. Spytam o rzecz prostą. Chciałbym, żeby mi ktoś powiedział, skład apostolski. Może ty. Na imię ci Jacek. Skład apostolski. Wierzę w Boga. Wierzę w Boga. Wierzę w Boga. No śmiało, śmiało. Nie umiem. Jak trzeba, to się nauczę. Czy w twoich papierach, w rubryce wyznanie, jest napisane religia rzymskokatolicka? Tak. No więc? Co? Jakżeż jest z tą twoją religią? Jest rubryka, to się wypełnia. To nie ona. Szukajcie kontaktu. Ale jak? Kontakt.
Ładne słowo, ale szukaj wiatru w polu. Sam musiałem wyniuchać. Długo trzeba było macać w ciemności, nim się natrafiło dłoń przyjaciela. Wek! Wek i cześć. To odbieracie. A. Biją po pysku, a my nic. Nic. Jak te barany. Ach, żeby tak mieć broń. Co? Broń? Na rzecz. Ta spluwa w magazynie kusiła. Byłoby z czym zacząć. Rozpierała mnie duma na myśl. Przyjdę, powiem, że z własną bronią dopiero gale wywalą. Na moje narzędzia. Kiedy wszedłem do wojska, to też miałem kuferek. Malowany, rekrutski. To było za cara, a przy wojsku byłem na mandżurskiej granicy. Góry, stety, szeroko oddychałeś. Byłem wtedy młody, silny jak byk. To mi się wtedy zdawało, że jak się dobrze zaprę nogami, to cały świat udźwigam na bara. Tobie, Smyku, pewno też się tak wydaje, co? Gdzie wasze psykro? Szef oddał do chycla. Mnie za bramę, a psy do chycla. Dziś, Stasiu, to ja już w ostatni dzień jestem. No i jak tu żyć? Bez roboty. Niedobrą macie starość, Kronę. O, i ty się doczekasz. Nie życzę ci tego, bo cię polubiłem. Jak było, tak i będzie. Eta, niekoniecznie. Sekuła! 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 No mów szybko, co jest, spieszy mi się. U nas w szkole przemawiali. Była jedna dziewczyna. Biegłem za nią. Ona stała na beczce i przemawiała. Co ty bredzisz? Ona powiedziała, wstępujcie do Gwardii Ludowej. Ja chcę wstąpić do Gwardii Ludowej. Zaraz, wolnego. Sekuła, ja wiem, że wy możecie mi pomóc. Teraz nie mam czasu. Przyjdź w niedzielę po 11:00. Gdzie? Na róg Bemajwolski. Gdzie? Na róg Bemajwolski. Zapamiętasz? Ale nic nikomu nie mów.
Gdyby warsztacie o mnie pytali, to nic nie wiesz. Ja już do Bergów nie wrócę. Tak? Już idę, Szymon, idę. Mówisz, że to dziewczyna była u was? Taka dziewczyna. No. No to cześć na razie, Stasiu. Przyjdź w niedzielę. A pamiętaj, że mnie nie ma. Nie widziałeś mnie. No dobra. Przyjdź. Cześć. Cześć. Było z nią jeszcze dwóch chłopaków. Biegłem za nimi, ale zniknęli jak kamień wody. Tak, tak. Trzeba jeszcze zawiadomić Kaczora. Zaraz to zrobię. Ona? Jak rady ona? Nie szkodzi. Cześć, droga. Poznaj tego chłopca. To nowy. No jak myślę, niezły nabytek. W praniu się okaże. Jak mam was nazywać? No jak, tygrys, pantera, bratek? Zoologicznie czy botanicznie? Nie ma nic do śmiechu. Nazwijcie po ludzku. Wyglądacie jakby trochę z wiejska. Taki Bartek. Dobra, niech będzie Bartek. No to cześć. Bądźcie zdrowi, dzieciaki. No, no, tylko nie dzieciaki. Weźcie mnie wodę. Czy wiecie, co to jest Gwardia Ludowa? Nasza partia robotnicza? Czy wiecie, do kogo przychodzicie? Wiem. Może nie tyle wiem, co... Ale nie śmiejcie się ze mnie. Co czuję? Ja się nie śmieję. Ja myślę, że z was może być dobry gwardzista. Pamiętacie, gdzie przyjść? Tak. Więc dziś wieczorem u mnie. Bartek się nazywam. Kaczor. Niemcy mówią Räder müssen rollen für den Sieg. Koła muszą się toczyć dla zwycięstwa. My te koła idące na wschód musimy zatrzymać. Walka z żywą siłą wroga i jego transportem to nasze najważniejsze zadanie. Mówią, że jesteśmy tylko garstką. Obojętne jest dla nas, co mówią o nas i o naszej walce ci, którzy oddali nasz kraj w ręce zbrodniarzy. Jesteśmy żołnierzami wielkiej armii ludów walczącej z hitlerowskim najazdem o świętą sprawę wolności. Nikt nie jest sam w wojnie sprawiedliwej. Jest z nami Armia Czerwona. Mówię duże słowa. I ja, i wy, my wiemy, jak one tłumaczą się na język poprzedniego dnia konspiracji. Kamienne mury miasta są naszym partyzanckim lasem. Z pistoletem w garści krążymy w tym lesie. I jeżeli będą wam mówić, że jest to szaleństwo, odpowiadajcie. Jeżeli nawet tak jest, to trzeba, aby tak było. Innej drogi nie ma. Bawią się. Oni żegnają dzień. Ja mam jednego chłopca. Janek się nazywa, ale on jest niepewny. Jacek. On nie wierzy w Boga. I Mundek jest. Ja go znam od dzieciństwa. On mi się właśnie dzisiaj nawinął.
Dobrze, Bartek, więc stworzysz sekcję bojową z tych ludzi, których masz. Stańcie na baczność, towarzyszy. Możecie przysięgnąć. Baczność. Ja, syn ludu polskiego, antyfaszysta, przysięgam. Ja, syn ludu polskiego, antyfaszysta, przysięgam. Że mężnie i do ostatnich sił walczyć będę. Że mężnie i do ostatnich sił walczyć będę. O niepodległość ojczyzny. O niepodległość ojczyzny. I wolność ludu. I wolność ludu. Wiesz, co to jest Gwardia Ludowa? Zbieram chłopaków. Przyjdziesz do nas? Nie. Nie mogę. Mnie szef ojca zwolni. Stary powiada, nie dopilnuje. Ja muszę ojcu dać jeść. Jak ja dostanę czapę. Jak ja dostanę w czapę, to stary pójdzie na rzecz. Nie mogę. Tylko nie myśl, że ja się sianem wykręcę. Przymusu nie ma. Zechcesz, przyjdziesz do nas, a nie zechcesz, trzymaj język za zębami. No to możesz być spokojny, ja też jestem komunista. Ty Dudek jesteś, a nie komunista. Ty się zastanów, jakie ty słowo powiedziałeś. Komunista. Komuniści walczą. Uważaj dobrze na bramie. Pyszka! Jest! Ja, Pyszka! Brama!
Brama! Hej! To! Trzeba sprawdzić. Sprawdzili na placu. No piąty raz obracam, pan mnie zna. Nie uczyć mnie. Panie, ja czasu nie mam. Za sto pieniądz. Geld! Męż. Kom. Kom, zum komendant. Do. Kom. Kom! Hey! Who's that? Won't get. Ja nie kradnę. Wartownik się pomylił. Niemiec się pomylił. Tu spojrzę, szwajn. Mało czy dużo, to na jedno wychodzi. I tak zginę. Ojczyzna. Pan szef się zgodził. I pan szef wie dlaczego. Zresztą to samo nie wybuchnie. Niebezpieczeństwa nie ma. Bierze! Ja nie będę więcej konwojował pańskich transportów. Nie wystarczy. Pobili cię. Kto? Zaraz. Psia krew. Ja ci zaraz za to wynagrodzę. Ja za to pieniędzy nie biorę. Ja bym nie darował. Naszego chłopaka pobił. I nie tylko jego. Ja się tam napatrzyłem. To ostatni łobuz. No pobili cię. No coś tak jakby. Niech cię to za głowa nie boli, nie ciebie pobili. Poblizałby się i poprosił o jeszcze. No ty, zgłupiaj się. Nie pytają, milcz. A z tobą to ja już kiedyś rozmawiałem. To było bardzo dawno. Niech będzie, że dawno. Ja nie będę takim psem, żebym się gapił założonymi rękami, jak katują człowieka, z tobą to jeszcze na osobności pogadam. Dobrze, dobrze. On chodzi do knajpy cioci Walerki. Tam go dostaniemy. Rozbroimy go? No ale czym? Zabezpieczony. Nie majdruj, nie majdruj, bo się jeszcze na tym nie znasz. No więc jak będzie? Zgoda. Broń się przyda, a Werkrucowi utrzemy nosa. Przestanie być taki kozak. No zobaczymy, czy się na tym nie zna. Skujemy mordę temu draniowi. Zaczekajcie tu. Dwa piwa.
Wyszli. Jadą? No pokaż im. Czysta robota. On tu, ona tu, a ja... Trach, 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 ona! A ja trach, 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 a! Ty, kowboju kopany! Powiadasz, krzyczała. One zawsze krzyczą. Kiedy byłem przy wojsku carskim... Ojciec, da spokój. Na mandżurskiej granicy. To wtedy... Dorota dostarczała nam literaturę. Przynosiła broń, służyła dobrą radą. Szacunek, jaki żywiłem do niej, walczył we mnie z myślą o tym, że dobrze byłoby pogłaskać jej włosy. Coraz rzadziej wiązałem z jej imieniem jej funkcję opiekuna politycznego. Coraz częściej myślałem o niej po prostu. Dorota. Zbliża się godzina policyjna. Jeszcze czas. Pogadamy. Robotę macie dopiero w nocy? Ty wiesz, o czym on śpiewa? Nie. O miłości. Jak człowiek. Pójdę już. Jeszcze czas, pogadamy. Nigdy nie ma czasu. Dorota. Zdobyliśmy pistolet. To dobrze. Była strzelanina. Janek zabił Werkszuca. Co?
U nas w knajpie na Budach. Taki Niemiec, Polis też, bił ludzi. Zawiadomiliście kogoś o tej robocie? Nie, właśnie dlatego przyszedłem. Rychło w czas. Tak z tobą się dogadać nie można. Zwariowałeś. Robić akcje w swojej dzielnicy, gdzie co dzień was widzą? To jest brak odpowiedzialności. To jest wykroczenie przeciwko zasadom konspiracji. Już godzina policyjna, jeszcze pogadamy. Co mi będzie mówił kowboju kopany? A wy wiecie, jak było? On kazał mu podnieść ręce, ja stałem z wisem gotów. Nagle krzyk i stało się. A szkoda, zaczął się robić miękki jak worek z mąką oceaku. A tu co ty wiesz? Ważność! Ważność! To jest Dorota, nasz polityczny z dzielnicy. Chyba polityczna. Niezła. Była baczność, gada. Daj spokój. Markesa chcesz wyrabiać naszym kosztem? Nie. No to spocznij. Spocznij. Słyszało się o was coś niecoś. Podobno świetnie strzelacie. Pistolet zdobyliście. Można go zobaczyć? Tylko ostrożnie, to strzelam. Pistolet jest brudny, jak stara onuca. Trzeba dbać o broń. Sami wiecie, ile ona kosztuje. 5 minut strachu i dobry charakter w nogach. Nasza organizacja jest organizacją bojowców, a nie zbieraniną pistoleciarzy. Ty, bracie... Tu nie o szkopa chodzi. O was mi chodzi, żebyście przez to wszystko przeszli jak ludzie. I ludźmi zostali. Nerwy swoje trzeba trzymać na wodzy. Trzeba się przyzwyczaić, że nasza broń nie jest niczyją prywatną własnością. Czego wy chcecie ode mnie do cholery? Ja nienawidzę tego. Niemców, całej tej wojny, was wszystkich. Ja nie chcę zabijać! Flaki się we mnie przewracają, kiedy sobie o tym pomyślę. Ja mam to wszystko gdzieś. Dzisiaj wybuchło w getcie powstanie. Przyszedłem pożegnać się, Doroto, z tobą i moimi chłopcami. Trzeba pomóc żydowskim towarzyszom. Tak, Bartek. A ty musisz ich w garści trzymać. Musicie być gotowi na każde moje wezwanie. Będziecie potrzebni. No, do zobaczenia, chłopcy. Bądźcie zdrowi, dzieciaki. Słyszeliście? Żydki zaczęli wojować. Uś! Czego się pan wygłupiasz? Co, co, co? Coś szczeniaku powiedział? Widzisz pan, tu nie ma powodu do wygłupu. Ludzie giną, panie Ziarno. Skończą z gettem, to się do nas mocniej wezmą. Dobrześ przygadał temu Burasowi. Zbyt dla ten Ziarno.
Na gadaniu rzeczy nie kończy. Jest robota. Pomoc dla getta. Pójdziesz z nami? Ja? No przecież odebraliście mi broń, ja jestem człowiek bez broni. Ja jestem nerwowy cywil. Nie, ja nic nie mówię. Cię powstanie. To przyszedłeś stamtąd. Mieli mnie tutaj odebrać, ale spóźniłem się o kilka godzin. Nikt już na mnie nie czekał. Chodzę po mieście. Ludzie na mnie patrzą. No tak. Już ten twój wygląd. Przyszedłem do naszej kamienicy. Do ciebie. Ale widzę. No tak, ale co ja mogę? Widzisz? Ja jestem cywil. No co ja mogę? Ten twój wygląd. Masz rację. Nie mieszaj się. Teraz jesteś stolarski czeladnik, a nie gieroj. Gdzie on jest? Abraham. Płonącego getta zatruwał miasto. Wisiał chmurą nad lunaparkiem, który Niemcy ustawili opodal murów żydowskiej dzielnicy. Spośród płomieni doszło do nas wezwanie Sekuły. Żądał pomocy. Nieoczekiwany zjawił się wśród nas Jasiu. Nie mogłem zrozumieć tego chłopca. Ja pójdę. Czego patrzycie? Nie idę.
idę patrzą. Idę też patrzą, szlak to trafił. Cholernie się cieszę, stary. Cholernie. A co zrobimy z autem? Jestem o to dziwnie spokojny. Kaczor idzie. Du hast schöne Beine. Posuń się. Prędzej. Trzęsie, cholera, co? Mam pusty przewód pokarmowy. Ta odrobina wody, co ją dzisiaj wypiłem, chyba mi nie zaszkodzi. Jak dostaniesz w brzuch z pełnymi flakami, koniec, nie wykaraskasz się. Szybciej, szybciej, towarzysze! Pod górem, chodź!
tej snej duchy. No! Idź, idź, idź! Panie Brytonowy. Skrytka jest pusta. A pistolet? Nie ma. To dziwne. Jak to? Wyparował? A może któryś z panów pożyczył sobie? Czy ktoś oprócz was wiedział o skrytce? Melduję, że nikt nie wiedział. Ale ludzie przychodzą do magazynu po materiały. Po co wpuszczaliście? Pan szef nie chciał budzić podejrzeń i dlatego... Brytonowy! Proszę mi głowy nie zawracać. Pan sobie zdaje sprawę z odpowiedzialności. Spotykamy się z wypadkami sprzedaży broni służbowej. Mamy w stolarni grupę komunistów. Plutonowy. W kantorze porozmawiamy na ten temat. Zlikwidujcie ten bałagan. Komunistami. Będzie mi głowę zawracał.
z Jankiem? Janek nie wrócił. Pewno dał się złapać i teraz sypie. Niedobrze. Zmywaj się, bracie. Klej! A jakby co było, to dam znak. Co, Bartanina na mieście złapałeś? Weź mnie do spółki. Sam. Nie wiesz pan, jak jest? Coś, chłopcy, niedobrze. Coś nie tak. Polityka, panie Żelazowski. Wcześnie teraz ludzie zaczynają. Dokąd to? Matka mi choruje. A ty co? Garb jej będziesz heblował? Dobrze, że jesteś. Jasio zginął. Jest. Trzeba iść. Czego panowie od niego chcą? Ludzi nachodzą w ich własnym mieszkaniu, jeszcze się chcą rządzić. Nie dość, że nas Niemiec gnębi, jeszcze sami sobie mamy do oczu skakać. Jakie to zwyczaje? Panowie, w jakiej sprawie? Ty wiesz, w jakiej. Nie ma co udawać głupiego. Przyszli i powywracali wszystko do góry nogami. A ja wiem, kto to jest? Niemcy, nie Niemcy? Policja? Szmalcownicy, co Żydów szukają? Ja nie wiem, kto to jest. Takie czasy nastali, że różnego draństwa się namnożyło. To jest ziarno z naszego warsztatu. Pan Ziarno. Pan Ziarno. A tego nie zna. Jesteśmy żołnierzami Polskiej Armii Podziemnej. A ty, bracie, gadaj, no, gdzie masz ukradziony pistolet? Jaki pistolet? Sprzedałeś. Czego panowie od niego chcecie? Stasiek? Ja nie wiem, czego oni chcą ode mnie. Człowiek chce tych parę groszy zarobić, haruje, że żrebonowi chleb, a tu go jeszcze w domu nachodzą. Bijcie się z Niemcami. Czego wy ode mnie chcecie? Chodziłeś do magazynu? Posyłali, to chodziłem. No. Bo co? Różni ludzie chodzili do magazynu. A pan także całymi godzinami tam przesiadywał. Mów prawdę. Sprzedałeś? Kto sprzeda? Różni ludzie bronią handlują. Ja bronią nie handluję. On trzyma z komunistami i z Sekumą trzymał, kiedy ten u nas pracował. Trzymam z tymi, co są ludcy dla mnie. Od pana nigdy dobrego słowa nie usłyszałem. A teraz przyszedł pan ci odgrywać na mnie, zadam jakieś swoje sprawy. Frajera pan szukasz, panie Ziarno, tyle panu powiem. Słuchaj, na bracie. Antoniowa, dajcie biur. Przepraszam, też widać się nie w porę. Pani Pramsiowa, zawołaj pani męża i paru chłopaków. Łobuzy nas w domu naszli. Zlecę! Strzelać będziecie? Spróbuj pan. Żywy pan stąd nie wyjdziesz. My tutaj nie jesteśmy bojący. Jezus! Thank you.
mi tak! Trzymali was dobrze! O, no i leżyście już! O, odważny się znalazł! No, panie Ziarno. Leżysz pan u mnie. Spalony jestem. Beznadziejnie spalony. Ziarno będzie mnie śledził. Wiedzą teraz, gdzie mieszkam. Nie możesz narażać ludzi, to fakt. Zejdziesz całkiem do konspiracji, dostaniesz lewe papiery i zamieszkasz gdzie indziej. Ale gdzie? Może na razie u mnie. Mnie też towarzysze mówili, że po ostatnich aresztowaniach powinnam zmienić mieszkanie, ale poczekam jeszcze trochę. Przywykłam do tych swoich czterech kątów. Słuchaj, no Stachu. Jutro spotkamy się w cygieli. To jest znak rozpoznawczy. Hasło, czy to pan sprzedaje pierze? Tak, to ja sprzedaję pierze. Przyjdą tam nowi chłopcy. Obejmiesz dowództwo plutonu. Naprawdę? Dorota. Dziwny z ciebie chłopak. Mówią, żeś odważny, a jednocześnie taki z ciebie dzieciu. Jak ja tam odważny, boję się. Bardzo się boję. Jak sobie pomyślę, że ja kulę połknę, zanim się to wszystko skończy i niczego nie doczekam. I dlatego, że jak mnie zabiją, to ja ciebie nigdy nie zobaczę. Czeka nas wielka robota. Każde święto jak Luna Park. Kolory i muzyka i taniec do upadłego. Zresztą może my to tylko tak wyobrażamy. Może łatwiej zginąć dla stada, aniżeli żyć dla nich. Dorota. Ewa, mam na imię. Cholera. Warto powojować. Warto żyć. Warto żyć. Minęła już godzina policyjna? Teraz nie możesz wyjść na ulicę. Dzień dobry. Oj, dobry, dobry, już ja to widzę. Ranny z pana Ptaszek. Co dać? Pani da, na męczaka. Maniek, ciszej, bo wezmę pasa. Rany boskie, mleko, chwileczkę. Thank you.
Pani da ćwierć kilo. Proszę. Wszystko od czasu, jak mojego chłopa przymknęli. Wie pan za różne rzeczy. Nieostrożnie pohandlował, rozumie pan, jak to dzisiaj. Teraz nie mam go za co wykupić. Ta policja to same pijawki. Proszę. Bez chłopa to nie życie. No. Pani da ten słoneczny. Proszę. Panie młody. Gestapo. Czy to pan sprzedaje pierze? Tak. To ja sprzedaję.